ruch jednowymiarowy, a w szczególności spadek swobodny będą tematem rozważań w tym odcinku. Zanim to zrobimy, to przypomnimy sobie takie wzory, które powinniśmy znać ze szkoły, a nie musimy, więc sobie je wyprowadzimy jeszcze raz. A więc załóżmy, że mamy ruch jednowymiarowy i że cząstka porusza się z pewnym stałym przyspieszeniem. A więc jeśli sobie narysujemy taki wykres przedstawiający zależność przyspieszenia od czasu, to będzie to linia horyzontalna równoległa do osi czasu, a jest stałe. Jak w związku z tym będzie wyglądała zależność prędkości od czasu, skoro przyspieszenie jest stałe? No, jeśli przyspieszenie jest stałe, to znaczy, że średnie przyspieszenie na tym przedziale czasowym jest stałe, a to znaczy, że to przyspieszenie średnie, które jest zdefiniowane jako prędkość po czasie t minus prędkość w chwili początkowej dzielone przez przedział czasowy, jest właśnie równe przyspieszeniu średniemu. I stąd możemy, korzystając z tego wzoru, policzyć, jaka jest zależność prędkości od czasu. Ta prędkość od czasu to jest po prostu po przekształceniu tego równania prędkość początkowa plus a razy t. Na wykresie oczywiście możemy przedstawić tę zależność. No to jest zależność, która przedstawia linię prostą. Początek układu współrzędnych 0, a dla t równego 0 prędkość dla t równego 0 jest równa v0, czyli wykres tej funkcji zaczyna się dla t równego 0 przy pewnej wartości, którą nazwaliśmy v0 albo v od zera. No i rośnie liniowo z czasem. Współczynnikiem kierunkowym tej prostej jest właśnie współczynnik a, czyli przyspieszenie. Taki wzór znamy, czy też powinniśmy pamiętać ze szkoły dla ruchu jednostajnie zmiennego. Jak teraz wygląda zależność x od t? No, ponieważ prędkość średnia jest zdefiniowana jako zmiana wektora przemieszczenia w czasie. No, dla jednego wymiaru to jest zmiana wektora położenia x od t minus x w chwili początkowej przez t. To stąd możemy policzyć sobie właśnie to x od t, przekształcając ten wzór. No, to będzie x od t minus x od zera równe v średnie razy t, prawda? Czyli możemy stąd policzyć x od t. To będzie v średnie razy t plus x0. I teraz za v średnie podstawimy sobie to v średnie, które tą prędkość, którą policzyliśmy sobie poprzednio, czyli otrzymamy, podstawimy sobie wzór taki. Przepraszam bardzo. Za v średnie liczymy v końcowe plus v początkowe dzielone przez 2. I teraz za v podstawiamy to v od t, które policzyliśmy wcześniej, czyli v0 plus a razy t. X0 pozostaje niezmienione. No i dalej otrzymujemy takie równanie. W liczniku tego ułamka pojawia się zamiast v0 plus a razy t, v0 zostaje, czyli v0 plus at plus v0 dzielone przez 2 razy t, x0 zostaje. No i teraz jak to pogrupujemy? V0 plus v0 to jest 2v0 razy t dzielone przez 2, czyli zostanie v0t, x0 zostało, tylko zostało napisane po lewej stronie, plus a razy t, czyli at kwadrat przez 2. Czyli otrzymujemy takie równanie. Widzimy, że zależność x od t jest zależnością paraboliczną. Przepraszam. Czyli oczywiście dla t równego 0 te dwa człony są równe 0 i x jest równe x0. Startujemy w tym miejscu, prawda? I potem zależność musi być zależnością paraboliczną, dana takim wzorem. Z ramionami paraboli, czy z ramieniem paraboli zaczynamy od t równego 0 i dla t dodatnich, które jest skierowane do góry, ponieważ współczynnik przy tym t do kwadratu jest dodatni. A więc przypomnieliśmy sobie wzory, które są stosowane dla ruchu jednostajnie przyspieszonego. Po pierwsze, że prędkość w tym ruchu to jest prędkość początkowa plus przyspieszenie razy czas. Po drugie, że ta zależność wektora położenia, czy też położenia cząstki w ruchu jednowymiarowym to jest położenie początkowe plus v0t plus at kwadrat przez 2. Te wzory wyprowadziliśmy, korzystając właśnie z definicji
prędkości średniej i przyspieszenia średniego. Ale my wiemy, że prędkość i przyspieszenie to są odpowiednie pochodne prędkość położenia po czasie, wektora położenia po czasie, a przyspieszenie pochodna wektora prędkości po czasie. Czyli załóżmy, że mamy te wzory na x od t i na v od t i zobaczmy, czy jeśli policzymy v od t, korzystając już, czyli prędkość, korzystając z definicji pochodnej i analogicznie korzystając z definicji pochodnej prędkości, że jest to przyspieszenie, czy otrzymamy te same wzory, które wyprowadziliśmy sobie ze średnich wartości. Tylko teraz już skorzystamy z rachunku różniczkowego. A więc mamy x od t równe x0 plus v0t plus at kwadrat przez 2. Prędkość, czy wektor prędkości, to jest pochodna wektora położenia po czasie. Liczymy. Pochodna ze stałej, bo to jest początkowe położenie, niezmienne, jest 0. Pochodna ze stałej razy czas, to jest stała. I pochodna z at kwadrat, stała razy t do kwadratu, to jest stała przed pochodną. I pochodna z x do m, to jest mx do m minus pierwsza, minus 1, czyli pochodna z t do kwadratu, to jest 2 razy t do potęgi 2 minus 1, czyli t kwadrat. Będzie pochodna z t kwadrat będzie równa 2t, a przepisujemy, podzielone przez 2. To się skróci, zostaje v0 plus a razy t, czyli wzór, który był poprzednio. Jak narysujemy sobie na wykresie, to jest to wykres, który już wcześniej sobie narysowaliśmy. I kolejno przyspieszenie. Pochodna dvx po dt, pochodna ze stałej 0 i pochodna z a razy t jest równa a, czyli otrzymujemy przyspieszenie funkcji czasu niezmieniające się, a więc stała wartość. Te równania wyjściowe, które są tutaj zapisane dla ruchu jednostajnie zmiennego, można odpowiednio przekształcić, korzystając z jednego równania i z drugiego, i otrzymuje się takie równania, które często się wykorzystuje przy rozwiązywaniu różnych zagadnień, a mianowicie można wyrazić tylko położenie poprzez położenie początkowe i prędkość początkową i prędkość końcową bez przyspieszenia w tym wzorze. Albo też można wyrazić tylko prędkość końcową przez prędkość początkową i przyspieszenie oraz położenie końcowe i położenie początkowe. Te wzory są wykorzystywane dla różnych potrzeb. Jako przykład takiego ruchu ze stałym przyspieszeniem rozważmy spadek swobodny. Jest to ruch ze stałym przyspieszeniem A równym G równym 9,81 m na sekundę kwadrat. Zanim zaczniemy to analizować, ten spadek swobodny, wprowadźmy pewien układ współrzędnych, bo musimy analizę przeprowadzić, odwołując się do określonego układu współrzędnych, czyli zdefiniować położenie cząstki względem tego wybranego układu współrzędnych. A więc wybraliśmy jakiś układ współrzędnych, oś Y do góry, oś X w prawo. No i teraz dla tak wybranego układu współrzędnych wektor przyspieszenia ziemskiego jest skierowany do dołu, czyli jest odwrotnie aniżeli oś Y. I spadek swobodny będzie polegał na tym, że ciało, które znajduje się na pewnej wysokości Y0, będzie spadać w polu grawitacyjnym ziemskim na skutek tego, że działa siła ciężkości i w związku z tym zaczyna się poruszać. Jeśli podpora, na której się znajduje, zostanie zwolniona, to porusza się z przyspieszeniem g, które jest równe 9,81 m na sekundę kwadrat. Stałe przyspieszenie, czyli możemy zastosować wzory, które przed chwilą sobie zapisaliśmy. A więc mamy ciało, które spada z tej wysokości jakiejś i możemy teraz wzory, które zapisaliśmy wcześniej, na ten nasz przypadek zastosować. A więc wzór, który będzie opisywał, jak zmienia się prędkość. No, musimy zauważyć, że ciało spada w dół. To znaczy, że wektor prędkości ma zwrot taki sam jak g, ale ma przeciwny aniżeli oś y. A zatem w naszym przyjętym przez nasz układzie współrzędnym vy ma znak minus, i g ma też znak minus, czyli minus vy równa się minus gt. Oczywiście możemy obydwie strony równania pomnożyć przez minus 1. Otrzymamy równanie vy równa się gt. Tutaj rolę a odgrywa oczywiście g. I drugie równanie
równanie na drogę. W tym równaniu na prędkość, jeszcze wróćmy na chwilę, była jeszcze prędkość początkowa. Jeśli spadek jest swobodny, to znaczy, że ciało z pewnej wysokości spada bez prędkości początkowej. Dlatego ta prędkość początkowa w tym równaniu została pominięta. Teraz jak wygląda zależność zmiany położenia w czasie? Prędkość początkowa jest 0, więc ten członek, który występował w równaniu dla drogi, związany z prędkością początkową, też eliminujemy i zostaje położenie początkowe plus at kwadrat przez 2. Ale pamiętamy, że a jest równe minus g, czyli minus gt kwadrat przez 2. Czyli mamy dwa równania i cokolwiek byśmy chcieli policzyć dla takiego przypadku, uda nam się to zrobić, jeżeli będziemy startować z takich dwóch równań. Na przykład z ostatniego równania możemy policzyć czas spadku. Jeśli to będzie czas, po którym ciało znajdzie się we współrzędnej, w punkcie o współrzędnej y równej 0, czyli na osi x. A więc za y podstawiamy 0 i otrzymujemy y0 minus gt kwadrat jest równe 0. I stąd możemy policzyć czas. To będzie pierwiastek z 2y0 dzielone przez g. No to policzmy sobie przykład następujący. Kropla deszczu spada z wysokości 1700 metrów. Jaką ma prędkość tuż nad ziemią i jak długo spada, jeśli pomijamy opór powietrza? My wiemy, że w rzeczywistości ten opór powietrza występuje, ale załóżmy na chwilę, że go nie ma, czyli że to jest próżnia. Z jaką prędkością jaką prędkość będzie miała kropla deszczu na powierzchni ziemi, spadając z takiej wysokości? No to możemy skorzystać właśnie z tych równań, które przed chwilą liczyliśmy. Wiemy, że czas spadku to jest pierwiastek z 2y0 przez g. Możemy podstawić sobie te 1700 metrów, podstawić g 9,81 metra na sekundę kwadrat, otrzymamy wynik 18,6 sekundy. Tyle czasu trwa spadanie przy założeniu, że opór powietrza nie istnieje. A teraz policzmy sobie, z jaką prędkością kropla spada. To może być dla nas interesujące. A więc korzystamy z pierwszego wzoru, czy z poprzedniego wzoru, który podawał zależność między prędkością a prędkością w kierunku osi y, to było gt. Czyli stąd możemy, przyrównując to t policzone wcześniej, policzyć sobie vy, albo na ogólnym wzorze vy to jest pierwiastek z 2y0 przez g. I stąd otrzymamy, że vy równa się pierwiastek z 2gy0. No to teraz policzmy to sobie. To jest 182,6 metra na sekundę, jak podstawimy dane. Metry na sekundę to może słabo nas informują o tym, co się dzieje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do kilometrów na godzinę. No to policzmy i widzimy, że liczba, którą otrzymujemy na końcu, jest naprawdę bardzo duża, a więc kropla deszczu potencjalnie jest bardzo niebezpieczna, jeśli by nie było powietrza, prawda? Jak my to liczymy? Jak zamieniamy metry na sekundę na kilometry na godzinę? Metr to jest 1000 kilometra, czyli to jest 10 do minus trzeciej kilometra. Przepraszam bardzo, tu brakuje napisanego właśnie kilometra i tu będzie brakowało też sekundy. A więc sekunda to jest 1/3600 na godziny. Wtedy będziemy mieć tutaj kilometry na godzinę i jak 3600 przeniesiemy do licznika, to otrzymamy po pomnożeniu przez 10 do minus trzeciej 3,6. Czyli 3,6 razy 182 to jest 658 km na godzinę. Wynik rzeczywiście imponujący, który jest przerażający po prostu.